Cześć, nazywam się Maciek Stefańczyk, jestem współwłaścicielem firmy Kubik Incz, a to jest seria filmów o druku 3D w Przemyśle. W tym odcinku opowiem Wam, dlaczego w ogóle warto wykorzystywać druk 3D w Przemyśle. Technologia druku 3D bardzo szybko się rozwija. Te części, które widzieliście jeszcze parę lat temu, dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. Jeszcze parę lat temu ta technologia była wykorzystywana praktycznie tylko do szybkiego prototypowania, a dzisiaj możemy wykorzystywać ją do optymalizowania łańcucha dostaw, a nawet jeżeli będziemy projektować specjalnie pod tą technologię, możemy tworzyć zupełnie nowe rozwiązania. Obecnie te części, które wykonujemy w technologii druku 3D, są dużo bardziej wytrzymałe, mają dużo lepsze parametry mechaniczne, no i to spowodowało, że technologie przyrostowe, technologia druku 3D jest pełnoprawną technologią do wytwarzania funkcjonalnych części. Chyba najlepszym dowodem na to jest to, że dzisiaj w rejsowych samolotach Boeinga lata około 300 części wykonanych w technologiach druku 3D. Alternatywą dla druku 3D jest technologia CNC, ale tutaj, aby rozpocząć proces produkcji, musimy zaprojektować proces, dobrać narzędzia, generujemy koszty początkowe. Inną alternatywą jest technologia wtrysku, ale tam koszty początkowe do wykonania jednego egzemplarza są bardzo wysokie. Natomiast w druku 3D możemy wytwarzać w pełni funkcjonalne części i praktycznie nie istnieje coś takiego jak koszty początkowe, a produkcję możemy rozpocząć mając jedynie model 3D. Idealnym przykładem na to jest ta obudowa do czujników do parkowania. Nasz klient potrzebował takiej części 300 sztuk, więc my mogliśmy tanio i szybko, bez kosztów początkowych, wyprodukować taką krótką serię. Podsumowując, dzięki technologiom przyrostowym możemy usprawnić proces projektowania dzięki szybkiemu prototypowaniu. Możemy taniej i szybciej produkować krótkie serie i optymalizować łańcuch dostaw. Wreszcie, brak pewnych ograniczeń technologicznych sprawia, że możemy tworzyć zupełnie nowe rozwiązania inżynieryjne. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Zapraszamy do innych naszych produkcji, subskrybowania naszego kanału, a jeżeli interesują Was jakieś konkretne kwestie, to piszcie o tym w komentarzach. Dzięki.